Klub Radnych Rady Miejskiej w Kępnie, klub samorządowy, podjął decyzję o samorozwiązaniu. Oficjalne dokumenty wpłynęły do przewodniczącego Rady Miasta. To nie jedyne przetasowanie politycznej sceny Kępna. Swoją rezygnację i wystąpienie z Forum Społeczno-Gospodarczego, a więc ugrupowania koalicyjnego, złożyła radna Krystyna Możdżanowska i wiceprzewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Przybył. Klub Radnych, klub samorządowy, 16 stycznia na skutek podjęcia uchwały o samorozwiązaniu zakończył swoją działalność. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przyczyną było wystąpienie z klubu radnej Danuty Pastok oraz głosowanie nad budżetem naszej gminy na 2014 rok, w którym ujawniły się niemożliwe do pogodzenia różnice w ocenie priorytetów inwestycyjnych na ten rok, napisał w oświadczeniu skierowanym do naszej redakcji Jakub Grabowski, który zaznaczył, że w zaistniałej sytuacji do końca kadencji pozostanie radnym Platformy Obywatelskiej i nie będzie członkiem żadnego klubu. Wydaje się, że decyzja o samorozwiązaniu była jedyną, jaką mogli podjąć radni z tego ugrupowania, bowiem jak udało nam się dowiedzieć, radny Maciej Baciński chciał także opuścić szeregi tego ugrupowania. W przypadku Bacińskiego, podobnie jak i Przybyła oraz Możdżanowskiej, na chwilę obecną nie wiadomo, czy pozostaną radnymi niezależnymi. Tyle tylko, że takich radnych w obecnym składzie Rady Miejskiej jest coraz więcej, dlatego niewykluczony, że wkrótce może powstać nowy klub, na przykład radnych niezrzeszonych. Oceniając ostatnie decyzje, głosowania i układy sił w Radzie Miasta, można śmiało stwierdzić, że aż do nowych wyborów samorządowych możemy być świadkami trudnych do przewidzenia wyników głosowań, bez względu na układy i polityczną przynależność.